Witam państwa bardzo serdecznie w porannej rozmowie telewizji w Polsce.pl, ważnej rozmowie, jeśli nie najważniejszej rozmowie dnia. Drodzy państwo, temat reparacji wojennych, reparacji, których Polska domaga się od Niemiec. Miało nie być raportu, powstał raport. Potem miało nie być uchwały Sejmu, no pojawiła się dwa tygodnie po przedstawieniu założeń raportu pod przewodnictwem posła Mularczyka. Potem, drodzy państwo, słyszeliśmy, następnie słyszeliśmy, że nie będzie noty dyplomatycznej, która otwiera prawne kwestie dochodzenia przez Polskę reparacji. No cóż, dwa tygodnie niecałe po uchwale Sejmu taka nota się pojawia. I pytamy o kwestie, które podnoszone są, a właściwie atakowane są przez stronę niemiecką, a mianowicie popatrzmy dzisiaj nie z punktu widzenia moralnego, etycznego, historycznego, to oczywiście bardzo ważne, ale z punktu widzenia prawnego. Czy Polska ma prawo do reparacji? Czy Polsce reparacje się należą? O to spytamy panią profesor Genowefę Grabowską, która jest moim i państwa gościem. Bardzo serdecznie panią profesor witam. Dzień dobry panie redaktorze, pięknie państwa witam. Pani profesor, no, mamy już notę na stole, można powiedzieć. My nie znamy dokładnie treści, z oczywistych dyplomatycznych względów z tą treścią najpierw ma się zapoznać strona niemiecka w sposób pełny i z oryginałem dopiero my poznamy, no, ale założenia, o których mówił pan minister Rau, są tutaj wydaje się oczywiste i klarowne. Jak to wygląda z punktu widzenia prawnego i czy kwestia noty dyplomatycznej jest rzeczywiście takim pierwszym, bardzo wstępnym, ale jednak etapem prawnym do ubiegania się przez Polskę tych gigantycznych pieniędzy? To kwota ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Nawet jeżeli odłożymy na bok rozmowy o pieniądzach, o kwocie, o wysokości, czy to za mało, czy to za dużo, a skupimy się właśnie na otwarciu procedury, bo niczym innym jest właśnie wystosowanie noty do rządu niemieckiego jak rozpoczęciem procedury, formalnym rozpoczęciem tejże procedury, to znaczy dążenia, by sprawy II wojny światowej, skutków niszczycielskich, jakie ona wobec Polski, a właściwie najeźdźcy, Niemcy spowodowali, aby można było te kwestie załatwić. Załatwić tak, jak mówił pan minister Rau, po to, aby nasze stosunki, stosunki dwóch sąsiadów mogły rozwijać się bez tego cienia, bez tej zadry, bez tej strasznej krzywdy, o której pamiętają kolejne pokolenia Polaków. Bo przecież i w życiu prywatnym, ale także w prawie międzynarodowym mamy prostą zasadę. Kto wyrządza szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. I tutaj nie ma innej zasady, nie ma innej możliwości obejścia tego ustalonego od wieków, trwającego od dawna przecież rozstrzygnięcia i w prawie, i w życiu prywatnym. I sprawa przecież znana, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe i nie budząca chyba jakichś wątpliwości. No, różne wojny toczyły się na chociażby kontynencie europejskim i kwestia reparacji była podnoszona co najmniej od wojny pruskiej, znaczy wojny Prus z Francją w 70-tych latach XIX wieku, no ale potem przecież też pierwsza, druga wojna światowa. Pani profesor, chciałbym tylko spytać o jedną bardzo ważną kwestię. Czy Niemcy mogą milczeć i jak długo mogą milczeć na temat, jeśli chodzi o odpowiedź na taką notę? Czy to jest możliwe, że na przykład rząd niemiecki tej noty po prostu nie zauważy? No nie, takiej możliwości nie ma. Ta nota jest oficjalnym dokumentem państwa polskiego wystosowanym do drugiego rządu. I przecież wczoraj nawet, kiedy była tutaj pani minister spraw zagranicznych Niemiec, wiedziała o tej nocie, odniosła się do niej w duchu dotychczasowego stanowiska, którym Niemcy się posługują. Ale przecież zignorować tego nie można. Poza tym popatrzmy na skutki międzynarodowe. Cały świat właściwie o tym wie, a jeżeli teraz polska dyplomacja powiadamia oficjalnie zainteresowanego, zresztą czyni to jako pierwszy krok, kieruje właśnie do państwa, które jest winne skutkom II wojny światowej, zniszczeniom Polski, państwa, które musi się z tym uporać, a dopiero później będzie
zawiadamiała formalnie i organizacje międzynarodowe, po prostu adnotacja, że z tego typu notą wystąpiła. Tylko najpierw niech zainteresowany ją przeczyta i niech się do niej odniesie. Poza tym nota to jest jedna sprawa, ale przecież tutaj takim fundamentalnym, najważniejszym argumentem jest raport. Wreszcie po tylu latach przygotowany, który sumuje tak, jak można było po tylu latach od zakończenia II wojny światowej podsumować nasze straty. I ten raport jest przecież od dawna już znany, tłumaczony na inne języki i dostępny dla tych państw, które chciałyby wiedzieć coś więcej. Niekwestionowane są dwie rzeczy, że Polska wreszcie obliczyła straty, jakie Niemcy spowodowali na naszym terytorium w czasie II wojny światowej, że udokumentowała te straty w dokumencie, który jest powszechnie dostępny, i że zawiadomiła o tym stronę, która dopuściła się przed wielu laty tego właśnie tych czynów, które spowodowały takie straty. I teraz po prostu następny etap. Następnym etapem będą rozmowy dyplomatyczne. Trzeba będzie przełamywać właśnie ten taki niechętny do przyjęcia odpowiedzialności materialnej stan, w którym Niemcy tkwią. Oczywiście będzie to trudne, bo nikt nie chce płacić, jeśli nie musi, ale przecież Namibia po ponad 100 latach otrzymała zadośćuczynienie za krzywdy, które Niemcy tam wyrządzili, czyli ponad 100 tysięcy obywateli zostało zabitych. Za to Niemcy płacą. Za pierwszą wojnę światową nie tak dawno przekazali ostatnie raty Francuzom i Brytyjczykom, a więc ten taki proces zadośćuczynienia, czy proces reparacji, czy proces odszkodowawczy, jak go nazwiemy, trwa. On musi trwać, ale w końcu żadne państwo nie chce żyć i potomkowie sprawców nie chcą żyć z takim piętnem. Na to zwraca też uwagę, tutaj w tym studio wczoraj mówił pan poseł Mularczyk, ale żeby przekonać świat, żeby tę sprawę pchnąć do przodu, jeśli kolokwialnie mogę sobie tak powiedzieć, to musimy mieć sojuszników, prawda? No bo to nie jest kwestia, którą będziemy w stanie sami, jak to mówią, załatwić, choć oczywiście forma, jak to ma być, już pani profesor na wstępie zwróciła uwagę, to jest kwestia oczywiście otwarta w tym momencie. Które według pani instytucje dziś powinny być zainteresowane, tak nawet trochę same z siebie, tą sprawą? OBWE, Unia Europejska, Komisja Europejska, bo tutaj wydaje mi się, że w tym podobno wspólnej Europie, którą mamy, no to chyba prawda i moralność i etyka w tej sprawie stoi po naszej stronie. Czy te instytucje powinny się według pani profesor również zainteresować tą sprawą? Myślę, że powinny, ale same z siebie się nie zainteresują. Nie liczyłabym na Komisję Europejską, która po pierwsze zajmuje się sprawami bieżącymi i to ma z tym ogromne kłopoty, a po drugie, no, Komisja Europejska jest organem, który jest całej Unii Europejskiej takim motorem napędowym organizacji kierowanym właśnie przez te dwa państwa, Francję i Niemcy. Więc Niemcy nie będą w ramach Komisji Europejskiej podejmowali działań, które by cokolwiek zmieniały w ich dotychczasowej wiodącej pozycji, choć słabnącej wewnątrz Unii Europejskiej. Natomiast tak jak mówię, pokazywanie i przypominanie o tym i wzywanie Niemiec do uporania się z tą sprawą musi przynieść efekty, bo trzeba pamiętać, że Niemcy nie rozliczyły się właściwie tylko z Polską spośród państw, którym wyrządziły te horrendalne szkody w czasie II wojny światowej. Ponad 70 państw otrzymało tutaj rekompensatę w rozmaitej postaci. Polska nie. Polska była postawiona jak gdyby poza ten system, bo zawsze w cieniu Związku Radzieckiego uważano, że z Polską nie trzeba się liczyć, bo Związek Radziecki to zawarł. I tutaj nam się pojawia problem prawny podnoszony przez krytyków tematu reparacji, że o co nam chodzi, w 1953 roku Polska zrzekła się reparacji. To jest taka oficjalna niemiecka dzisiaj narracja, podnoszona, muszę to powiedzieć z ogromną przykrością, również przez część polityków
posłów obecnej opozycji, ale zostawiając kwestie polityczne na sekundę na bok, kwestia prawna. Ja, droga pani profesor, nie widziałem takiego dokumentu, w którym Polska by się czegokolwiek zrzekała. Żartowaliśmy przed wejściem pani profesor dzisiaj, w dniu wczorajszym, żartowaliśmy, że tak, znalazłem dokument na papier, czy znalazłem papier, na którym to było napisane, i jest to Trybuna Ludu, drodzy państwo, gdzie powstał artykuł na pierwszej stronie właśnie w latach 50., w której oznajmiała Trybuna Ludu, tak, Polska zrzekła się, ale nie powołując się ani na żaden dokument prawny, no, właśnie nawet na żaden organ się nie powołując, ówczesnej nawet, przecież nie suwerennej władzy, no ale taki papier jest, papier dajemy w cudzysłów w tym momencie. Jak ten problem prawny według pani można rozwiązać, i gdzie on leży tutaj w tej kwestii? No nie można się zrzec roszczenia, które się ma wobec sprawcy tych okropnych czynów. Nie można takiego zrzeczenia na ręce państwa trzeciego skierować, niezainteresowanego, tylko Rosji, która nie była przecież tutaj ani reprezentantem Polski, ani nie ustanawialiśmy pełnomocnictwa na rzecz Rosji, żeby nas reprezentowała w tym systemie. A więc ten dokument, który przecież został wymuszony przez Rosję na Polsce, dlatego że takie było polityczne wówczas zapotrzebowanie. Więc zrobiono to. Polska nie miała suwerennych, samodzielnych władz. Zgodziła się na to, czego ten wielki sąsiad chciał, no, a może i dlatego się zgodziła, że gospodarczo drenowano przecież nasz węgiel. Rosja, to Związek Radziecki to czynił, a po tym zrzeczeniu się dalej drenowano i brano od nas węgiel, ale po nieco wyższych cenach. Więc może to i tego typu deal był. Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że takiego zrzeczenia formalnego nie ma. Dokumentu nie ma, skutków prawnych takiego zrzeczenia, zważywszy ten układ Związek Radziecki, zależna od niego Polska i druga strona, także nie ma. W związku z tym Polska nigdy nie znajdziemy dokumentu, w którym stwierdzałaby, my nie chcemy reparacji, my się zrzekamy zadośćuczynienia. Tego po prostu nie ma i nie wolno imputować Polsce, że w czasie, kiedy była jednak rządzona przez przedstawicieli blisko związanych z reżimem radzieckim, że tego typu wymuszone zrzeczenie jest aktem prawa międzynarodowego, który należy respektować. Tak. Nie, takiego aktu respektować nie wolno. Jest obarczony wadą oświadczenia woli. Oświadczenie złożone pod przymusem nie ma skutków prawnych, nie wywołuje takich skutków, nie ma mocy wiążącej. Panie profesorze, jeszcze tylko została nam dosłownie minuta, ale chciałbym panią o to spytać, czy pani widzi jakiś europejski bądź światowy trybunał, międzynarodowy trybunał, który mógłby gdzieś w następstwie różnych działań zająć się kiedyś, oczywiście, jeśli nie pomogą kwestie dyplomatyczne, jeśli nie zmienimy zdania Niemców, to czy taki trybunał istnieje? Czy jakaś droga sądowa, trybunalska w tym momencie może przychodzić nam do głowy? No, taką sprawę oczywiście mogą rozstrzygać trybunały, poczynając od Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Organizacji Narodów Zjednoczonych, od Trybunału Haskiego, przy czym uruchomienie działalności takiego trybunału wymaga zgody obydwu państw, tak, państw, które są w sporze. Dlatego niewiele państw chce czekać na następujące po wielu latach orzeczenie trybunału, tylko usiłują swoje spory, jeśli to możliwe, załatwiać między sobą, załatwiać pokojowo, a być może ustanowić coś w rodzaju arbitrażu, sądu arbitrażowego, kiedy obydwie strony mają wpływ na skład tego sądu i powierzają mu swój spór w przekonaniu, że werdykt będzie sprawiedliwy. Natomiast ja bym tu nie szła tak daleko, bo myślę, że tę sprawę da się załatwić w drodze procedury dyplomatycznej. Niemcy już powiedziały, że przecież nie uchylają się od odpowiedzialności moralnej. No to moralna przecież idzie przed odpowiedzialnością materialną. I trzeba to kontynuować i postawić kropkę nad i.
Pani profesor, a my też musimy niestety kropkę nad i postawić w tym momencie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani profesor Genowefa Grabowska była moim i państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawą ocenę tej sprawy. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Nisko się kłaniamy. Życzymy miłego dnia dla pani profesor. I drodzy państwo, kończymy już szybciutko za moment rozmowa znowu o międzynarodowych kwestiach, ale tych bardzo też bolesnych, dotyczących wojny na Ukrainie. To już za momencik.